Dzień dobry, witam na kanale Samochody Graczyka i dzisiaj zobaczymy, co u chłopaków słychać. Cześć Mikołaj, cześć. Podziałasz? A wiesz co, czekam na Graczyka, bo mam mi przywieźć filtr, bo ten już się trochę zabrudził, a gdzieś tam ma jechać, więc trzeba wymienić. No właśnie nie wiem, gdzie on jest, kurczę, gdzieś miał być. Tak? I co, olej jakiś wymieniasz też, czy dolewasz tylko? Tak, no było zmieniane, wiesz, też ciekawostka, że tu kurczę prawie 40 litrów oleju wchodzi. No to chyba jedziesz. Jest i Tomek. Co, masz ten filtr? A mam, o, Maciej przyszedł. O. Szybki serwis. To jest z tych mniejszych. Trochę podobny jak do malucha. Kurde, nówka sztuka, nie śmigany. No piękny. Będzie to. Przyjechałeś jakimś fajnym sprzętem. Co to jest? Auto takie chyba dosyć eleganckie na ówczesne czasy. Prominenci chyba tym jeździli, prawda? To jest legenda polskich dróg. Błędnie nazywane Mirafiori, ale to jest polski Fiat 132P. Tak naprawdę to jest Fiat 132. Jest to samochód, który był najdroższym samochodem wytwarzanym w PRL-u. Oczywiście osobowym, nie mówię o ciężarówkach. To wytwarzanie też jest mocno symboliczne. Samochody otrzymywały w miejsce znaczków Fiata, znaczki polskiego Fiata. Wał dodatkową tabliczkę znamionową, gdzie jest polski Fiat FSO. Dwa wałki rozrządów głowicy DOHC, ale 8 zaworów. To jest 1600. Później były 1800. Konstrukcja legendarnego inżyniera Lamperdiego. Chyba pan Lamperdi, tak? Podwozie jest bardzo podobne jak w dużym Fiacie, ale zawieszenie z tyłu jest na sprężynach śrubowych, więc resorowanie i prowadzenie jest dużo lepsze. I te 98 koni przy wadze troszkę powyżej tony naprawdę robi robotę, a trzeba pamiętać, że ten samochód ma 49 lat. Bardzo ciekawy egzemplarz samochodu, bo on jest po mocnych przeróbkach polonizacyjnych i takich kowalskich. Od nowości jeździł w Polsce i jest tu mnóstwo rzeczy takich, nazwijmy to, zrobionych a la partyzantka. Popatrz na przykład na górne mocowanie amortyzatora. Jest obspawane, bo się kiedyś szpilki urwały, więc ktoś zrobił taką chałturę. Oczywiście jak te amortyzatory się skończą, to to zostanie przywrócone do oryginału. Wspawamy szpilki i naprawimy te gniazda amortyzatorów. Ale mnóstwo rzeczy, elementów takich mechanicznych w tym samochodzie jest po prostu zrobione w ten sposób. Samochód jest po jakimś remoncie w latach 90. Ja go wyciągnąłem z krzaków. W takim stanie wizualnym. Ja tu z chłopakami ożywiliśmy tylko mechanikę, że ten samochód jeździ. To bardzo dobrze jeździ, bardzo fajnie. Ale jest to takie świadectwo historii, jak się kiedyś naprawiało auta. Na przykład tu jest trawa przeprowadzona na żywicę epoksydową. Niektóre elementy są bardzo brzydko pospawane. Część podłogi jest na przykład nitowana, taka była forma naprawy, ale to wszystko się nie liczy. Jest to polski Fiat z pierwszej serii, z bardzo niskim numerem nadwozia i ma tą tabliczkę znamionową, na której jest napisane polski Fiat. I to się chyba liczy. Fiat 132 w Polsce Ludowej. To naprawdę było auto z najwyższej półki. Ten samochód nie był dostępny dla zwykłego zjadacza chleba. Zresztą ten zwykły zjadacz chleba by chyba nigdy na takie auto nie zarobił, bo trzeba było go kupić przede wszystkim za dolary. No dwa, no, trzeba było mieć dostęp do takiego auta. A takie auta były przeznaczone głównie dla ludzi, którzy jeździli tymi wozami z tyłu, czyli trafiał do ministerstwa albo do innych dyrektorów zjednoczeń, czyli dużych zakładów przemysłowych. Czy był ten samochód popularny wśród różnego rodzaju prywaciarzy, na przykład badylarzy, czyli ogrodników, rolników, ludzi, którzy mieli łatwość zarabiania pieniędzy w PRL-u. I osiągali duże dochody przy tym. Kupowali takie samochody, bo im się nie wliczały w domiar, nie musieli płacić dodatkowo za posiadany majątek, bo ten samochód był produkowany w Polsce, a polskie auta nie były objęte takimi dziwnymi podatkami. Także wyobraź sobie absurd, że Warszawa powstawała w tej samej hali co 132P. Zakończono produkcję Warszawy w 1973 roku i rozpoczęto produkcję 132. Produkcja, czyli tak jak się umówiliśmy, że to był montaż, zakładali tabliczki, koła, znaczki, gotowy, poszedł. Cło ominięte, jest dobrze. Wyjątkowo luksusowe, piękne kanapy. Czerwony Sky z materiałem. Więc to, jak mówisz, było auto najdroższe w PRL-u. A jakie było najtańsze auto, które można było kupić? Przeciętny Kowalski, powiedzmy, mógł kupić sobie takie auto. Jakie to było? Polskie? Polskie. Syrena. Syrena? Też samochód z FSO. Graczyk, słuchaj, a ta Syrena była na tyle tania, że prawie każdy Kowalski mógł sobie kupić to auto? Jak to było? W PRL-u w ogóle samochód nie był tani i nie był dostępny. To było dobro luksusowe. Dobra, słuchaj, a masz możliwość pokazania nam takie auto? Mikołaj ma tu piękną Syrenę. Możemy porównać 132 do Syreny. Co ty znowu chcesz? Mógłbyś nam pokazać swoją Syrenę? No mam 104 taką kurołapkę. Nie jeździłem, nie wiem, ze 3 miesiące nią chyba się paliwo tam skończyło. Na razie, a masz paliwko? Wiesz co, pewien youtuber, dajmy na to, niech mu będzie Zbyszek, dał mi kiedyś taką benzynę, która stała 30 lat w garażu. Może sprawdzić, czy na niej odpali.
A ile twoja syrena ma lat? Syrena ma lat 51. Czyli pojeździmy 50-letnią syreną na 30-letniej benzynie. Jeżeli się uda. Taki challenge. Tu się straszny bałagan zrobił. Jeszcze tą podporę namiotu narożnik uszkodziliśmy naczepą. Tu jakieś właśnie śmieci też leżą na niej. Zabieraj tego grata, trzeba podporę. A, tu trzeba to odgarnąć trochę. Żeście narobili bałaganu. Żeście. Trzeba było przyjść pomóc. A to ona nie wyjedzie? Na ciemno tu jest przecież. No to musimy Forda przestawić. No nie, no ale to wypchnijmy ją pół metra, no. Tak, a może było... Fordem ją wyciągnijmy w ogóle, nie, ale to bez będzie sens. Czas. Zmijmy ją, nie wiem, dotąd, tak żeby było coś tu robić. No to paliwo, coś, no przecież nie będziemy tu pod dachem tego robić. No dobra, no to zabieramy pick-up. A na pewno nie chcesz Fordem? Nie, kurde, myśmy ją wyjechali Fordem. Bez sensu. W sensie co, zapinać tam coś? Szybko robi. To chyba bez sensu. 7,3 litra diesel. Nawet ostatnio zaczął odpalać. No, dawaj, nie rzuć. Wspaniała to jest maszyna. Wypchniemy ją kawałek. Jak się pcha syrenę? Do tyłu. O kurde, czego to jest? Jeszcze. Możemy ją całkiem wypchnąć, bo nie jest na kolizyjnym, niech się jedzie. Jak nie odpali, to ją będziemy wpychać. To się Fordem ją wepchnie. Rozrząd jest w układzie? Korbowo-tłokowym. Ciekawe. Trzeba trochę dolać będzie Borygo. To nie wygląda na wyrób z FSO. To jest akurat z Golfa 2. Najtańszy. Najlepszy. Ten nie działa. Jakby się ktoś pytał, to jest zawór na grzewnicy. Wydaje mi się, że nie było paliwa. Pojawiło się coś tam w tej pompce? Ten filtr. Jest przedpotopowy i nie widać. Pusto. Poczekaj, zobaczmy, czy jest coś w baku. Weź jakiś patyczek zorganizuj. Zrobimy bagnę. Długi? Czekaj, czy mi to się otwiera? Ty zamykasz takie rzeczy? Powinieneś mieć taki leszczynowy. A mam. O, masz kijek. A, jest jaki ładny? No, ten powinien być okej. Okay. Dosyć elastyczny. O. Tam nawet nie czuć, żeby była benzyna. Dobra, weszło. No, suchy. Gdzieś tam może ta końcóweczka. Można też puknąć w niego. Jaki burżuj, tak, bo tu ma... pusto. No właśnie, tu mam to paliwko, tam mam jeszcze więcej. Kolor ma taki... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolor ma taki mało przyjemny. 8 baniek. Ale pachnie. To jest to od złomnika? To w ogóle nie pachnie. No może to nie paliwo, no nie wiem. No kolor taki trochę dziwny, ale... Bardziej jak mydło wygląda. Spróbujemy. Tylko właśnie nie wiem, czy od razu 20, czy jakąś taką małą porcję spróbujemy. Bardzo. Tutaj mam... Takie paliwko chyba nie zabytkowe. No, pachnie inaczej. No to pachnie jakby miało rok. No bo ma gdzieś rok. A jest miksol. Weź zorganizuj, tam taki fajny lejek był. Nie no, ten to jest profesjonalny. Prawie nie ma pajęczyn. Piękna rzecz. Dostałem tego paliwa do utylizacji. Całkiem sporo. Kanister 54. Jak wyciągaliśmy różne rzeczy z zapomnianego garażu w miejscowości Kielce ze złomnikiem, to było tam 4 takie kanistry pełne benzyny i jest to najprawdopodobniej benzyna, którą, kurczę, ona mogła być jeszcze na CPN-ie w PRL-u tankowana za kartki. Jest szansa, że w ogóle poczujemy dzisiaj klimat PRL-u, jeżeli to jest palne. Dobra, przytrzymaj. Dobra, ile mamy? Całą. Jak całą? Nie, za dużo. Potrzebujemy niecałe 700 na 20 litrów. No pachnie zabytkowo. Słuchaj, tak się kanista nie trzyma, weź. I tak jest lejek dziurawy, poczekaj. Lejek jest tak samo dobry, jak ta twoja syrena. Syrena ja jest... w prezencie ten lejek. Syrena jest najlepsza. Przerwiemy czar PRL-u, tu mam lejek nowożytny. Złamany, gdzieś zgnieciony. Lutujemy, będzie dobry. No, żeby szybciej leciało. I będziemy mieszać, jak na stacji kiedyś, mieszadłem. Dokładnie. A masz taką konewkę? No właśnie nie mam, ale bardzo bym chciał. Jak ktoś z widzów posiada taki mieszalnik z CPN-u do dwusuwa, taką konewkę z taką planszą z dziurami, to ja chętnie przyjmę jak albo zakupię. Jak do kawiarki teraz. Tak. Do przeganiania fusu. Świetna sprawa. I jak u Bonda, wstrząśnięte, nie mieszane, tu zmieszane jest. Ale pachnie. Szkoda, że YouTube nie oddaje zapachu. Ja myślę, że to akurat w tym przypadku bardzo dobrze. Podnieś trochę może. Czy to się tak... Za powietrza? Nie, to się nie, tak wolno leje. No dobra. Do pełna proszę. A ma pan kartki? Macieju, idziesz w Szkodę.
Pod nogi mi stawiacie przeszkody. Wiesz co, to jest ciężkie, może ty sobie to nalewaj. To się tak wolno leje, bo to sitko jest w tym. No bez lejku. Sitka to bym nie nalał, no nie wiadomo co w tym paliwie jest. Tyranie coś tak nic nie zrobi. Będziesz później czyścił gaźnik. Ja? No. Mój Fiat jeździ. Jak zalejemy to paliwo, to przestanie. To wygląda jak żółta. No ale tam jest czerwona. Żółta to była 94, no, tak? I to może być żółta. No to w 90-tych latach się skończyła, koniec 90-tych, początek 2000-tych, bo ja jeszcze żółtą tankowałem kiedyś. No ale ten garaż to myślę, że on tak na pewno 30-35 lat był nieotwierany, bo gazety z końca lat 80-tych tam leżały. Długo jeszcze? Nie wiem. Ciekawe ile będzie komentarzy, że no, pewnie pojechali kupić świeżą benzynę. Słuchaj, jak nie odpali, to może nie będzie takich komentarzy. Po kolorze benzyny widać, że nie no, jest żółta, no. Stara benzyna, naprawdę. No nie wiem, tam w tej bańce, która jest przezroczysta, bo kawałek przelałem, żeby sprawdzić, to jest taka bardziej czerwona. 78 była chyba niebieska. Maciej, ty jesteś stary, pamiętasz? Zielona była. Moim zdaniem 78 chyba była niebieska. Żółta była 94, a 98 to była czerwona. Nie wiem, no taka nowoczesna to jest zielona. Tykologiczna. A, ale to jest ołowiowa, to super. Greta to dla ciebie. Tak myślę, chyba że uniwersalna, bo był taki też przejściowy okres, że... Ale to już było w latach 90. No, pod koniec lat 90. A ten garaż na pewno nie był otwierany. Ja myślę, że w obecnym ustroju to nie był otwierany. Ta syrena jest z którego roku produkcji? 72. Zobacz, jak się pięknie drzwi otwierają. 72 rok, 132, polski Fiat, 74 rok, też się pięknie drzwi zamykają. Popis. Na wypadek jakby odpaliła. To jest pojemność? 842. Trzy cylindry. Dwusu. Chłodzone cieczą. A moc? 40 koni. Bardzo fajne są drzwi otwierane pod wiatr. Inżynierowie z FSO potrzebowali kilku lat, żeby przenieść zawiasy ze słupka B na słupek A. W tym czasie Rosjanie polecieli w kosmos, a Amerykanie wylądowali na Księżycu. To co, chwila prawdy? Próbujemy? Jedziemy na tym starym sztynksie. Sanko. Musi zaciągnąć. O, dobry znak. Najlepszy. Syrena się buntuje, nie chce chodzić na tym paliwie. Zaraz pójdzie! Czyli paliwo jest palne. Powąchać. Ale ładnie chodzi, nawet nie śmierdzi starym paliwem za bardzo. No może trochę. O, jakiś kot chodził po niej. Zapraszam do wozu. Ale ma moc na tym paliwie. Może się przejedziemy. Światem, ja jadę syreną. Nie no, jadę syreną. Syreną jedziesz? To ja zaryzykuję. I jadę na przejażdżkę z Mikołaj. Dawaj Macieju, to ja będę kamerzysta. Papa, miłej podróży. Paliwko pierwsza klasa, mamy 3/4 zbiornika. Powiem ci szczerze, że chyba chodzi lepiej niż na tym współczesnym. Ile ona pod tym namiotem stała? Wiesz co, no stała od jesieni, ale odpalam ją ze 3 miesiące temu. Bieg ci. Bo... A, może nie dobiłem. Wiesz co, odpalam ją ze 3 miesiące temu i właśnie wtedy się chyba skończyło paliwo, bo zostawiłem ją i sobie poszedłem, ona zgasła. Piąłeś pasy? Nie mam pasów, ty gdzie? No, ja chciałem cię sprawdzić. Ja wjeżdżamy. Się znam na syrenach. Jedź w prawo. A. W prawo, no dobra, pojadę w prawo. Jedź prosto. Nie prosto, to jest tam. Tam jest w lewo. No, może tak być. Nie no, idzie pięknie. Woda w normie. Paliwo się powiększa, już jest pełny kocioł, a było 3/4. Poszedł z piskiem. Odważnie. Ile lat jeździsz z syrenami? Wiesz co, pierwszą kupiłem jak miałem 13 lat, no więc ponad 20. To w ogóle jesteś dziwnym człowiekiem, bo to uważasz, że syrena to jest dobre auto, więc... Znaczy syrena to jest świetne urządzenie, czy jest to dobre auto, to ciężko powiedzieć.
ale ty pamiętasz moją pierwszą syrenę Bosto, którą jeździliśmy na motobazar? To było urządzenie dopiero. Taka buraczana. Tak, to burgund, kolor burgund. Burak lepiej pasował. No, minia, a może to było rdza. Bardzo dobre paliwo. Jeżeli ktoś miałby jakieś stare paliwo do zutylizowania, to chętnie przyjmę. Mam tutaj bardzo dobre urządzenie do utylizacji. I czwóreczka, pyk. No, wracamy na bazę. No i po wycieczce. Fajne takie urządzenie, syrena. W porównaniu do Fiata 132, no to jest kosmos, technologiczna przepaść. Ale te samochody dają nam frajdy. Mi daje Fiat, Mikołajowi daje syrena, frajdę z jazdy i to jest niesamowite. I chyba najważniejsze jest w tej naszej wariowanej pasji wydawania pieniędzy w te stare graty. Frajda i emocje. Ja lubię tym jeździć. Lubisz syrenę? No ja bardzo lubię. Jeszcze tym bardziej, że teraz nie muszę wydawać pieniędzy, bo jeżdżę za darmo, utylizując stare paliwo, więc jestem eko. Tak, więc jeżeli zalega wam w garażu kanister z benzyną do kosiarki, której już nie użyjecie, bo ma 5 lat, Mikołaj śmiało tak, wszystko przypali. Bardzo, bardzo chętnie zutylizuję w tym oto urządzeniu. Jeszcze na koniec zobaczymy, czy odpala na ciepło na tym specyfiku. Pali na widok graczyka. Pali na widok graczyka. A, widzisz. Nawet na starym paliwie. Mówiłem. A dziś to jest koniec. Nara.